Tu Krzysztof Jaros i Ucho od Kołodziejczyka. Janusz Kołodziejczyk na warsztatach klawiterapii. Jeden z modułów dotyczy aurikuloterapii, czyli akupresury i akupunktury ucha. Przy czym ta forma terapii na uchu jest to w zasadzie aurikuloterapia według Janusza Kołodziejczyka, powiedziałbym. Z tego względu, że Janusz wymyślił trochę inny sposób pracy z uchem niż to, co możemy spotkać na internetach, na książkach. W książkach przeważnie spotykamy mapy z dużymi ilościami punktów. Rzadziej spotykamy mapy strefowe, ale jeżeli już są to mapy, to są to mapy stosunkowo nowe, także jest to naturalny taki kierunek, w którym ludzie chyba poszli, jeżeli chodzi o akupresurę i pracę z uchem. Natomiast pionierem, albo jednym z pionierów, był Janusz Kołodziejczyk. No i tutaj cały czas namawiam go, żeby lansował właśnie tą aurikuloterapię, której on uczy jako swoją własną. Tym bardziej, że jest to metoda, która wnosi swoją wartość dodaną w stosunku do innych. I jest to metoda bardzo prosta. Nie wymagająca szczegółowej znajomości map strefowych ucha. Bo normalnie jednak, kiedy mówimy o oddziaływaniu na ucho, to mówimy o mapach refleksyjnych ucha, że te części ciała są zlokalizowane w tym miejscu, inne części ciała w innym. Natomiast metoda doktora Kołodziejczyka nie wymaga tej znajomości, natomiast niezależnie od tego, czy tą znajomość, czy tą wiedzę posiadamy, czy nie, może ona być bardzo skutecznym narzędziem w wspieraniu leczenia, autoleczenia, samoleczenia, samoregulacji wielu różnych chorób, ale także bardzo fajnie będzie działać jako metoda przeciwbólowa w dosyć szerokim zakresie.